Pozytywni, kreatywni, solidarni. Dzisiaj mamy okazję gościć Franciszkę Kierc, znaną nam tancerkę. Może opowiedz nam, jak zaczęła się twoja kariera? Od czego? Kariera, duże słowo kariera. Pamiętam, jak, nie wiem, czy to był wywiad, czy do gazety, czy do radia, nie pamiętam już. W każdym razie, jak ktoś się mnie zapytał właśnie, jak to się zaczęło. I pamiętam sformułowanie, że Franciszka Kierc tańczyła już w łonie matki. I coś chyba w tym jest, bo ja nie umiem określić swoich początków. Wydaje mi się, że tańczę całe życie i że rzeczywiście mogłam już tańcząc wyjść z łona matki i już tak zostało, bo miałam kilka lat, jak to się zaczęło i jestem temu wierna do dziś, więc kariera. Tańczę od zawsze. Raz w życiu się zbuntowałam na pół roku i stwierdziłam, że nigdy już nie będę tego robić, ale to chyba tylko po to, żeby wrócić jeszcze ze zdwojoną siłą i dalej to robić. A co może być ciekawe, to to, że byłam w szkole baletowej, ale właśnie w szkole baletowej stwierdziłam, że nie chcę tańczyć. I z niej odeszłam. Po czym, po tej szkole baletowej, to były w sumie 3 lata, stałam się samoukiem dalszym. I tańczyłam praktycznie jeszcze więcej niż się tańczy w szkole baletowej, czyli gdzieś tak po 20 godzin tygodniowo i trafiłam na całe szczęście na ludzi, którzy się mną zajęli i którym na mnie zależało, bo tu też nie chcę wnikać w to, jak jest w szkołach baletowych, ale jest okropnie. I jeżeli cię ktoś nie zauważy na początku, to możesz praktycznie 9 lat, czyli tyle, ile trwa ta szkoła, możesz przez 9 lat zostać niezauważonym i tak zmarnować to życie, no bo praktycznie tańcowi trzeba się poświęcić w całości. To jest oddanie życia prywatnego, życia rodzinnego, czasu, wszystkiego, bo to wiem, że też stereotypy, że się nie je i tak dalej. Zdrowie się poświęca, wszystko się poświęca, więc jeżeli ktoś już idzie tą drogą, to najbardziej, najszczęśliwszą rzeczą jest właśnie tak, jak jest u mnie, że to daje, jest wymiana, że ja poświęciłam naprawdę wszystko, naprawdę całe swoje życie i mam z drugiej strony to, że ludzie przychodzą i że cieszą się i że im się chyba podoba to, co ja robię, więc jakby ja daję i dostaję w zamian. A wiem, że są takie smutne kariery, że ludzie potrafią się oddać temu tańcowi i tak jak w szkole baletowej, mogą skończyć to i zostać, nie wiem, sekretarką albo... To prawda, że miałaś ciężkie przeżycia związane z drogą ku tańcu właśnie, szkolną. Przeszkadzało to podobno? Szkoła jest na tyle, nie powiem tego, w każdym razie ma to do siebie, że ci każą, że wszystko ci każą, że jak nie znajdzie się odpowiedniego człowieka, dobrego ducha, który cię poprowadzi przez życie, to tylko ci każą i taki się po prostu robisz malutki i już nie wiesz sam, co masz ze swoim życiem robić. A w tańcu też jest ważne to, żeby dać, to jest tworzenie, to jest sztuka, więc musisz z siebie dać swój środek, a jeżeli ktoś cię zamyka, ktoś ci każe to robić, masz to robić tak, a nie inaczej, ta noga ma być tu, głowa ma być tam, palec ma być tam, to w pewnym momencie myślisz, że to chyba jednak nie jest to. I dla mnie to był taki moment, że w szkole mi kazali, ja stwierdziłam, że ja nie chcę tak tańczyć, jak oni mi każą i poszłam swoją drogą i chyba dobrze na tym wyszłam. Czyli sama się uczyłaś, przygotowywałaś do występów? Znaczy to też się tak nie da. Ja po prostu trafiłam na dobrych ludzi we Wrocławiu, bo jestem z Wrocławia ogólnie, a w szkole byłam w Poznaniu. I wróciłam do tego Wrocławia i trafiłam na świetnych... Pani była Rosjanką, pan był Gruzinem.
I oni się mną zajęli i mnie poprowadzili i się skupili na mnie i oni mnie wysyłali na różne konkursy, na spektakle, na castingi i tak krok za krokiem. Potem przyjechała Izadora Weiss, że idę z Izadora Weiss do Wrocławia, zrobiła casting i spektakl we Wrocławiu i stamtąd właśnie wzięła kilka osób do Gdańska i tak powstał Bałtycki Teatr Tańca, którego jestem solistką od 2008 roku. Mniej więcej tak to szło. Co ja chcę? Dobra. To ja mogę pociągnąć ten wątek, że... Okej, okay, który dalej. Wątek? Na scenie podczas tańca? Czy... Nie, jeszcze bym wróciła do tej tak zwanej kariery, że, no. Że to w ogóle chyba jest marzenie, żeby... Bo jak praktycznie tańczę od 16 roku życia na scenie, co się też nie zdarza normalnie po szkole, bo to trzeba skończyć, gdzieś się dostać, właśnie jeździć po tych audycjach, nie audycjach, a ja praktycznie nie dość, że nie mam szkoły, to jeszcze od 16 roku życia jestem na scenie. No teraz mi właśnie, nie będę się chwalić, ile mam lat, ale no stuknęła mi 10, więc to, żeby tańczyć na scenie od 16 roku życia, już nie mówię o tym, żeby dostawać za to pieniądze, co jest w ogóle podobno najlepszą rzeczą jest to, jak robisz to, co kochasz, jeszcze ci za to płacą, więc ja mam taki luksus, że każdemu czegoś takiego życzę. No i że to się w ogóle tak potoczyło, że była ta ciągłość, że ja zdałam maturę we Wrocławiu i zaraz potem już miałam normalną pracę. Już nie mówię o tym, że przyszłam i od razu dostałam status solistki, co też nie jest takie proste, ponieważ no, zazwyczaj w zespołach trzeba po szczebelkach się wspiąć i dopiero gdzieś tam możesz marzyć o tym, żeby dostawać rolę, a nie tańczyć gdzieś z tyłu, więc w ogóle tutaj chciałam podziękować, że miałam w ogóle taką możliwość, że zostałam wypatrzona w tym Wrocławiu i że praktycznie od 7 lat ja sobie żyję jak w tanecznym niebie tak naprawdę, bo no i miałam te role i Julia, która była, no odbiła się szerokim echem w środowisku. Zresztą dostałam właśnie za nią nagrody i nagrodę dla najlepszej tancerki 2009 imienia Jana Kiepury i nagrodę od prezydenta i od marszałka, więc to była rola taka, no bardzo żałuję, że tego już nie tańczymy. I mnóstwo takich rzeczy było, czy Salome, czy właśnie wyzwania, że dostawałam wyzwania, o czym czasem tancerz marzy, jejku, no, całe swoje życie, które jest krótkie, no bo po 30 już praktycznie ci stawy siadają, kręgosłup i jest koniec, więc dostać coś takiego od losu, że jest ta ciągłość i naprawdę ktoś cię wypatruje i od początku masz wyzwania tak naprawdę i od początku to, co dostajesz do zatańczenia, do zagrania, jest dla ciebie rozwojowe i no jest darem od losu. Wiem, że nie lubisz się chwalić, ale jakie osiągnięcia masz największe? No właśnie te nagrody, to na pewno jest moje duże osiągnięcie, chociaż no samo przyszło, bo to ani żaden konkurs, ani festiwal, tylko ktoś po prostu docenił rolę. Co jest dla mnie bardzo ważne, no bo dostać nagrodę dla najlepszej tancerki w całym kraju za cały rok, to jest bardzo miłe. No jak również te teatralne nagrody, no a wcześniej konkursy, festiwale też tam były i drugie miejsca i jakieś dyplomy i stypendia. No i była przygoda z You Can Dance, ale to bardziej jako przygoda niż jakieś osiągnięcie, bym powiedziała. Ale wyniosłaś coś z tego tam You Can Dance, z tych warsztatów? Znaczy wyniosłam na pewno to, że wolę scenę niż studio telewizyjne. I że będę, pozostanę jednak wierna teatrowi, bo no nie jest, show nie jest dla mnie, może tak. Wiem, że ludzie się odnajdują i to świetni tancerze, którzy się odnajdują właśnie w tym, że się świeci wszystko dookoła i jest rywalizacja i tak dalej. Wiem, że można się tak spełniać też, ale no to nie jest dla mnie. Jak go